Polsce mamy ogromny problem z rozmawianiem o seksie. Z jednej strony jest tak, że większość osób się tym jakoś interesuje i ten seks jest obecny w ich życiu, a z drugiej strony o tym seksie jest bardzo trudno rozmawiać, jest bardzo mało źródeł takiej rzetelnej, prawdziwej wiedzy. I myślę, że to wszystko zaczyna się w momencie, gdy na przykład idziemy do szkoły, gdy zdobywamy różne informacje i chcielibyśmy zdobywać te informacje też o seksualności, ale ta edukacja seksualna niestety już na poziomie szkoły szwankuje i po prostu już wtedy je nie dostajemy. Myślę, że w Polsce istnieje grupa osób, które poszukują różnych ciekawych doznań i są zainteresowane naprawdę seksualnością. I myślę, że bardzo wielu osobom w ogóle zależy na tej dziedzinie życia, że czerpią radość, przyjemność seksualności z bliskich związków, ale faktycznie też jest tak, że mamy trudność w stawianiu granic, to znaczy w mówieniu, że okej, czegoś może chcę, ale czegoś może nie chcę. I to na przykład bardzo mocno pokazuje kampania, którą aktualnie my się zajmujemy, kampania antyprzemocowa, w której bardzo mocno promujemy to, w jaki sposób mówić o swoich granicach, czyli właśnie o tym, że czegoś nie chcę albo że czegoś chcę. Statystyki przemocy w Polsce cały czas idą w górę. I niestety jest też tak, że wiemy z badań, że bardzo mało osób zgłasza różne akty przemocy i bardzo wiele z tych osób nie może liczyć na profesjonalne wsparcie. I tutaj mam na myśli i to, że ta osoba zostanie potraktowana poważnie przez odpowiednie służby, że zostanie w sposób taki pełen szacunku na przykład przebadana, że zostaną tej osobie zaproponowane jakieś rozwiązania. Od niedawna działa nasz nowy numer telefonu, antyprzemocowa linia pomocy sekset.pl i to jest taki numer, na który może zadzwonić każda osoba, która doświadcza przemocy, albo jej używa, albo się z nią jakoś spotyka i z nami o tym porozmawiać, w jaki sposób to zakończyć. W związku z tym dobrze wiemy, że te formy przemocy seksualnej przenoszą się na przykład coraz bardziej w sferę internetu. Oczywiście pewnie wiąże się to z tym, że w ogóle nasze życie przenosi się bardziej do internetu, no bo mamy pandemię, więc znacznie więcej spotkań musi się odbywać się właśnie tam. No ale to znaczy, że również i sfera związków, ale też tej czarnej sfery części związków, ona również się tam przenosi. Więc coraz częściej słyszymy o różnych formach wymuszeń przez internet. I to są i wymuszenia związane z aktywnością seksualną przez internet, wymuszenia przesyłania materiałów pornograficznych, gdy nikt o nie nie prosił, nie pytał, wymuszenia przesyłania zdjęć, albo po prostu nagłe komuś przesyłanie zdjęć, gdy nie wiemy, czy ta druga osoba ma na to ochotę.